Siemanneczko, z tej strony Dematix, a to kolejny odcineczek z naszej serii Minecraft jest piękny. Tak, jak widzicie, jesteśmy dzisiaj w tunelu, który będzie prowadził do projektu, który dzisiaj wam zaprezentuję. Tunelu kolejowego, będziemy sobie jeździć wózkiem, ale najpierw sobie wyłożymy troszkę kobla przed zaprezentowaniem projektu, a wykopmy sobie, wow, jaka ścina wielka była, nie wiem dlaczego, wykopmy sobie ten węgiel. Zawsze się przyda, będzie trochę expa. Ale jest tego węgla. Dobra, wyłożymy sobie tutaj troszkę brukiem. Fajnie wygląda, dużo go mam. A nie będę tutaj na przykład go przepalał, bo nie ma sensu. Aż tak często nie będę jeździł tą naszą kolejką, żeby ona była aż taka super pretty woman. Ha, super pretty beautiful. Oh, super beautiful. Dobra, jak widzicie, już dojechaliśmy. Zaraz wam pokażę, co tam jest. Ale sobie jeszcze dorobimy tą ścianę. Już widzieliście. Dobra, może wam powiem, co tam jest. Tak, tam jest most, który jest przez taką małą rzeczkę. Ale dalej również, dalej się ciągnie. Dalej również, boż. Matix, ucz się mówić, bo naprawdę coś ci to nie wychodzi. Dalej ciągną się znowu tory. I jest projekt jeszcze dalej, dalej, dalej. Pyk, pyk, pyk. Ciekawe, czy słyszycie moją super myszkę. Tak. No co mam takie ściny dziwne? Pyk, pyk. Zabrali nam światło. Dobra, koblu. Myślałem, że to będzie trochę więcej potrzebować tego kobla nam. Ale jak widzicie, udało się. Dobra, mamy tyle torów. Mam nadzieję, że mi starczy. Jak mi nie starczy, no to przykro. Przykrościowo. Najpierw sobie wyłożymy te. Pyk. A później sobie wyłożymy te, które będą nas napędzać. Zapalę wam świeczkę. Tym razem ja bardzo dużo widzę, a wy nic prawie nie widzicie. Tak, YouTube jest najlepsza. Dobra, załóżmy, że w tym miejscu już nas postawię. O, jak widzicie, tutaj dochodzimy do pięknego mostu. Aż nam tak ścięło, że taki piękny. Tak, tutaj jest taki fajny most. Może przejdę tu. Na razie jeszcze projektu nie widać, więc mogę sobie na to pozwolić. O, tak wygląda. Pyk. Nic szczególnego, trochę patyków, trochę drewna i wiecie, dla chcącego nic trudnego, ale patrzcie, został nam jeszcze, już węgla nie, kopię, został nam jeszcze sufit, który zrobimy już bardzo szybko, ponieważ to jest, o, tutaj już nam ma, tu już mamy sufit i jo. I dobra, załóżmy, że tutaj zjeżdżamy, no to tutaj byśmy musieli się rozpędzić i tak sobie tutaj wykopiemy, jedna czerwona pochodnia. Super Dematix, że... Dziękuję, pozdrawiam Magda Gessler. Nażem to zrobił. Dobra, tutaj pyk. Albo to zrobimy tak. O, tutaj sobie troszkę rozkopiemy. I to nas... O, tutaj, o, tu. No albo dobra. Albo nie, dobra. Tak. A dalszą część tej budowli sobie zrobię później, ponieważ bym musiał iść po czerwoną pochodnię. Ale po nią nie pójdę, ponieważ mam tam jeden projekt. Tak. Dobra. I tym mostem... Dobra. Mamy wózek, to czemu nim nie jedziemy, nie? Patrzcie. Pyk, 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 pyk. Jedziemy wózkiem, krowo, co się patrzysz. Dobra. Tak oto ta trasa prowadzi. Naprawdę to są bardzo ładne tereny i coś muszę tu zrobić na pewno. Tutaj skręcamy. Wow. I tutaj dojedziemy. Tutaj również zrobię jakiś fajny peron, że tak powiem, do którego będzie nam miło przyjeżdżać. I znowu mi ścięło strasznie. Nie wiem, co się dzieje. Teraz sprawdzę, poczekajcie. No dobra, już jestem. Mam nadzieję, że już nie będzie mi ścinać. I lecimy. Dobra. Tą stroną raczej wam nie pokażę, więc sobie ją troszkę obejdziemy. Przez tą małą górkę. I zaraz będziemy po drugiej stronie, od której chciałbym wam ten projekt pokazać, czyli od przodu, nie od tyłu, hach. Bo ja lubię od przodu, taki żart.
wiecie, na rozluźnienie sytuacji. A tam już się robi dżungla. Fajnie, nie? Coś w dżungli na pewno zrobię, bo jeszcze nic nie robiłem w dżungli. Pyk, 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 tutaj jest taka fajna dróżka. Stamtąd można przejść, tam jest nasz dom. Pyk, pyk, pyk i idziemy. Dum, 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 dum. To jest Ender Perła. Jak nie widzicie w niej Ender Perły, to nie widzicie. Ja w niej trochę widzę Ender Perłę. Ma kształty, kolory. Mogłyby być troszkę inne, ale się nie da w Minecrafcie uzyskać kolorów Ender Perły. A jeśli się da, to napiszcie z jakich. I tak, co my tu mamy? Świątynia Endermana by Dematix 2013. Tak, teraz już będę podpisywał każde budowle, żeby wiedzieć, kiedy je zrobiłem. I taki, wiecie, sentyment, fajnie to wygląda. Tak, jest to świątynia, więc jeśli jest to świątynia, to albo do góry, albo w dół. No to ja poszłem w dół i TNT wydrążyłem wielką dziurę i jak widzicie, wchodzimy. Liany wszędzie są rozproszone, woda również. I tutaj mamy taki sobie drewniany most, który prowadzi właśnie do tej strony, gdzie przyjechaliśmy. O, stamtąd wyszliśmy. Tutaj szłem. Dobra, i tak tutaj mamy półkę skalną, na której rośnie drzewo. Ktoś nam ukradł drzewo. Pewnie to Enderman, jeśli to jest świątynia Endermana, hello. Tutaj mamy kolejne drzewo i dwa zejścia, jak widzicie. Dobra, liany są wszędzie, ale zejdziemy sobie tym zejściem. Dobra, i co my tu mamy? Ramkę z Enderperłą. Wiecie, wszędzie takie będą, jakie oznaki, że jest to świątynia Endermana. Enchanting, wiecie, tak to wszystko ładnie. Mi się bardzo podoba. Tutaj sobie schodzimy. Widać tą naszą półkę skalną. I idziemy w dół. Lawa. Oczy Endermana tak ukryte, widzicie, fajnie, nie? Bardzo fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. I tutaj możemy sobie jeszcze niżej zejść. Tutaj jest to zejście drugie. I tutaj leci woda. Nie będę wam pokazywał na razie prawej strony. Tutaj leci lawa, bardzo fajna. Nie można przez nią przejść, więc raczej nie będę tego robił. Enderperła i tam już będzie projekt. Popatrzmy sobie jeszcze raz ostatni do góry. I dum, 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 dum. Tak. Mamy tutaj głowę Endermana na lawistym tle, jeszcze z piaskiem. Tak to wszystko połączyłem i tak mi się to bardzo podoba. Pozdrawiam Yahimozo, ponieważ on jakby ma skina Endermana i w ogóle i w szczególe robiłem ontro też z Endermanem, więc pozdrawiam. Takie coś wybudowałem. Tutaj to wszystko wydrążyłem TNT, trochę na nie poszło, ale czego się nie robi dla efektu i dla was. Tak, dla was, dla ludzi. Dobra, patrzcie, woda od góry sobie płynie, tamta woda została gdzieś zatrzymana. Jak widzicie, co niegdzie są właśnie czerwone pochodnie, które mi właśnie brakuje do torów porozsyłane. Tutaj gdzie niegdzie są jakieś koble, stone bricki, stone slaby, jak tam zwiecie. Są slaby? Nie, są slabów tu nie ma, na pewno. A tutaj jest rozlana woda. Tak, tutaj jeszcze mi... Chciałem, żeby to się troszkę bardziej rozrosło, ale jak widzicie, się nie udało. Tutaj może w kolejnych jakby odcinkach coś dalej pobudujemy, coś dalej będę w to drążył. Ale co, pewnie myślicie, że to już koniec. Tak, jest to świątynia Endermana, ten Enderman tutaj króluje, może jakąś fabułę stworzę wokół niego. Wow. Naprawdę bardzo fajny efekt to daje i zaraz sobie pójdziemy tam za to. Więc patrzcie, tutaj mamy coś takiego. Sobie włączę na to, pyk. I sobie możemy zejść. Ciągle mi tak strasznie ścina, sorry za to. O, tutaj możemy sobie zobaczyć wodę. Przejść tędy. Pyk, pyk. I jesteśmy jakby za Endermanem. Patrzcie, nie było tego, to widać. Magia, o. Pyk. Tutaj mamy. Możemy sobie przejść tak dla picu, że tak powiem. Jakby takie za kulisami. MTV Creeps i pyk, pyk, pyk. I lecimy tu znowu. Tutaj jest bardzo ciekawe wyjście, ponieważ trzeba stanąć tak i tak, bo inaczej nie wyjdzie. Jakby, co wam tu powiedzieć, to projekt na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się bardzo spodobał, bo mi się bardzo podoba i chciałem zbudować taką właśnie świątynię, ale to naprawdę mi się bardzo podoba. To jest tak skryte i zaraz wam pokażę, że tego naprawdę nie widać z góry. Jeśli ktoś by tu przyszedł, nie wiem, na przykład jakiś
Kowalski, Steve Kowalski, to by nie zauważył tego, mówię wam. Tym, to tym, chodźcie. No, tak to wszystko. Uhuhu, ale żebym spadł. Au. Pyk, dobra, więc jak w tą stronę idziemy, to no wiadomo, że nie widać. Ale patrzcie, z tej strony troszkę tam widać te oczy, ale jak już wejdziemy tak tu, to naprawdę tego nie widać i efekt jest na... Efekt jest naprawdę bardzo fajny, Geronimo. Ale fajnie. Jak widzicie, tutaj pododawałem jeszcze płotki, które nadają klimatu. Tam już wydrążyłem. Od razu, jak zobaczyłem to miejsce, to wiedziałem, że tu będzie świątynia. Miała troszkę inaczej wyglądać, nie wiedziałem, kogo ona będzie, ale pomyślałem, że Enderman to jest wystarczająco fajny mob w Minecrafcie, żeby móc zbudować jemu świątynię, wybudować ku jego czci i oby mnie już nie atakował. Chociaż i tak na razie gram na Peaceful, ponieważ to jest seria zbudowania, a nie jakiegoś survivalu. A jak chcecie, to mogę zacząć jakąś serię na hardkorze. Myślałem o niej, ale tu by była już naprawdę taka strasznie hardkorowa seria. Wszystkie ale nie jest nam potrzebne. Bierzemy sobie nasze itemki i lecimy dalej. Wiem, że mógłbym grać jakieś fajne mody, na przykład do hardkora, ale nie zagłębiajmy się w nią, bo to jest Minecraft, jest piękny, a nie jakieś inne minecrafty. I co, to jest projekt na dzisiaj. I ja będę się z wami żegnał. Piszcie w komentarzach, co będzie. Mam nadzieję, że jeszcze ten odcinek oglądacie przed świętami albo już po. Ponieważ nie wiem, jak to zmontuję, ponieważ mam fajny projekt świąteczny. I wam go pokażę. Będzie poświęcony temu jeden odcinek. I tak, ja w tym odcinku się będę z wami żegnał. I komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę i dajcie tą łapkę, bo naprawdę lubię łapki, a komentarze jeszcze bardziej. Ale nie proszę, żeby i nie piszcie, że tego i w ogóle, że się sprzedał, ha. Bo jak wiecie, nic nie zarabiam na ty. O Boż. Mam pochodnie w głowie. Dobra. Ja w tym odcinku już wam żegnam, język mi się już plącze, więc... Yo!